Dysleksja istnieje. Zmaga się z nią pokaźna część dzieci. W suwalskich szkołach podstawowych trwa kampania informacyjna, mająca z jednej strony uświadomić, czym jest, z drugiej przeciwdziałać dyskryminacji dzieci nią dotkniętych. Mózg dyslektyka nie uczy się tak jak mózg człowieka zdrowego. Dyslektyk nie rozpoznaje wyrazu na pierwszy rzut oka. Musi za każdym razem przeliterować wyraz w myślach. Jego mózg nie zapamiętuje, jak wygląda wyraz. Dlatego za każdym razem, kiedy zasiada nad tekstem, musi mozolnie składać literę po literze. Ta dysfunkcja niezwykle utrudnia naukę czytania. Objawy choroby są zawsze takie same. Dzieci, które mają dysleksję, pomijają na przykład głoski, mylą głoski, na przykład piszą zamiast py, piszą by, albo zamiast gy, piszą ky. Często na przykład pojawia się oskreską na końcu wyrazu. Mają problemy, właśnie opuszczają cząstki wyrazów, albo całe wyrazy. Mają problemy z taką percepcją wzrokową, słuchową, że jakby zaburzona jest motoryka, co innego widzi oko, co innego pisze ręka. Często takie dzieci mają problemy z czytaniem. Czytają wolniej, przestawiają też wyrazy, litery. Przez to często zdarza się tak, że nie rozumieją tego, co czytają, albo jakby nie wyłapują sensu. Mają problem z uczeniem się na pamięć. Nie lubią czytać i my nie prosimy ich nawet, żeby czytały na forum klasy, bo też jakby to sprawia im kłopot, bo są narażeni na wyśmiewanie się przez kolegów. Dyslektykom często towarzyszy niskie poczucie wartości, pomimo iż zazwyczaj są to dzieci zdolne. Są to dzieci wybitne. Mam bardzo wielu uczniów, którzy mają piątki z języka polskiego i naprawdę sobie bardzo dobrze radzą, ale dyslekcję traktuję jako taką osobistą porażkę, że jest coś, co mi nie wychodzi. Próbuję, wkładam duży jakby nakład pracy, a mi nie wychodzi. Tak? Muszę pracować, pracować, a dalej nie ma efektu. I często jest tak, że te dzieci właśnie tak blokują się, że jakby nie widzą efektów swojej pracy. I ja im tłumaczę, że czasami jest tak, że no niestety, wy musicie pracować trochę więcej. Według naukowców dyslekcja jest wynikiem nieprawidłowego rozwoju mózgu w okresie prenatalnym. Naukowcy jednak nie ustalili, które obszary mózgu są tutaj kluczowe. Dysleksja może być dziedziczna, na co wskazuje fakt, że aż 40% dyslektyków ma rodziców, którzy zmagają się z takimi samymi problemami jak ich dzieci. Dysfunkcję trudno jest zdiagnozować. Żaden z testów nie daje stuprocentowej pewności. Te dzieci dyslektyczne, które ja mam u siebie pod swoją opieką, na przestrzeni lat zauważyłam, że bardzo często dzieci z dysleksją to są dzieci, które miały bardzo trudne porody, czyli jakieś przyduszone były, to były wcześniacy, to były osoby, które miały długie porody i gdzieś tak wydaje mi się, że też ten trudny poród rzutuje na to, że dziecko ma jakby zwiększoną szansę na to, żeby mieć dysleksję. Dysleksja, choć naukowcy wciąż mało o niej wiedzą, jest problemem, który narasta z roku na rok. Jeszcze kilka lat temu w każdej klasie były po 3-4 osoby ze stwierdzoną dysleksją. A teraz mam klasy, gdzie jest po 7-8 osób, które jakby dysleksję mają. Także zwiększa się ta liczba. Do dzisiaj nie ma skutecznej terapii, która mogłaby pomóc dyslektykom, ale istnieje szereg metod, które ułatwiają im życie. Staram się w szkole jakby tak pracować z tymi dziećmi, wprowadzać te metody, rozpowszechniać tę metodę też wśród rodziców, żeby rodzice właśnie pracowali, bo książki są naprawdę ogólnie dostępne. Są całe zestawy dla uczniów, którzy nie są objęci, znaczy może nie objęci, tylko nie mają możliwości korzystania z zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czasami w szkole, bo na przykład, nie wiem, godziny nie pasują, więc takie dziecko może pracować w domu i rodzicom polecam, to są zestawy świetnych ćwiczeń, świetnych książek i jeżeli dziecko naprawdę na tym pracuje, to niesamowicie rozwija jakby swoje umiejętności. Dzieci podczas prezentacji w szkole zobaczyły, jak osoba z dysleksją widzi tekst. Dowiedzieli się też, że dyslektycy to często ludzie niezwykle inteligentni, że dysfunkcja dotknęła wielu wybitnych ludzi. Należeli do nich Albert Einstein czy Isaac Newton. Zmagali się z nią malarze Leonardo da Vinci, Pablo Picasso i Vincent van Gogh.